Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z najpotężniejszych technik manifestacji, prawa przyciągania, a będzie to wizualizacja. Zaczynajmy! Często skupiamy się na wszystkim dookoła prawa przyciągania. To, że musimy być pozytywni, że musimy myśleć pozytywnie, że musimy robić jakieś ćwiczenia, które nas przybliżą do tego, żeby osiągać nasze cele. Ale wydaje mi się, że wizualizacja jest kluczem tak naprawdę do tego, żeby to wszystko osiągać. I jest to nie do końca proste i na pewno wymaga to też czasu, cierpliwości. Wizualizację możemy porównać do tego, kiedy kładziemy się spać i mamy jakieś myśli, wyobrażenia, historie, które sobie tam układamy przed snem. Tylko że musimy do tego dodać jeden ważny czynnik, o którym zaraz opowiem. Więc po co w ogóle ta cała wizualizacja? Nastrajamy się wtedy do tej energii, która tak naprawdę przybliża nas do realizacji naszych celów. I nawet istnieją jakieś badania na temat tego, gdzie sportowcy, którzy w swojej głowie wyobrażali sobie, jak uprawiają swój sport i czy to było bieganie na przykład, byli wtedy podłączeni pod jakieś aparatury, które wskazywały, że ich mózg nie odróżnia tego, gdzie oni sobie to tylko wizualizują, od tego, kiedy to naprawdę się działo i kiedy oni naprawdę biegli. Więc ja cały czas mam to w pamięci i to takie jest dla mnie właśnie bardzo inspirujące i pomaga mi właśnie w tym, żeby też tą wizualizację do swojego życia wprowadzać. I co jest właśnie tym kluczowym punktem? Możemy sobie wymyślać właśnie jakieś historie, wyobrażać sobie rzeczy, ale wszystko opiera się na naszych emocjach i na tym, co my czujemy podczas właśnie tej wizualizacji. I podam Wam przykład tego, jak to wyglądało u mnie. Ja wielokrotnie przed wyjazdem do Stanów wiedziałam, że pierwsza wycieczka jest w Nowym Jorku i że pierwszym miejscem, które zobaczę w Stanach, będzie właśnie Nowy Jork. I ja dużo przed tym, jak wyjechałam, wyobrażałam sobie, jak to będzie stać na szczycie Top of the Rock, czy w ogóle jakiegoś tam budynku i widzieć właśnie Nowy Jork, to miasto. Miasto, które było, no myślę, takim golem, po prostu celem dla wielu osób, może dalej być, ale coś takiego, co dla nas ludzi w Polsce może się wydawać właśnie nieosiągalne. I ja też miałam kiedyś takie myślenie, że to jest nieosiągalne, ale dużo się na tym skupiałam, wyobrażałam sobie, jak to będzie. I ja po prostu czułam taką wdzięczność za to, że mogę tam być, zanim jeszcze tam byłam. Więc to jest ważne. Bo kiedy ja już tam poleciałam, kiedy byłam w Stanach i kiedy wiedziałam, że jest czas wycieczki, ja sobie przygotowałam, że będę miała słuchawki na uszach i będzie leciała piosenka Alicia Keys i że będę po prostu na szczycie świata i będę widzieć ten Nowy Jork. Ale wyobraźcie sobie, że ja tam już byłam i stwierdziłam, dobra, to teraz jest mój moment. I miałam takie, to jest dla mnie takie totalnie normalne, bo ja już tu byłam, bo ja byłam tu w mojej głowie i dla mnie to, co ja myślałam i to, co było tam, było tak samo realne. I nie miałam takiego wow, gdzie jestem, tylko właśnie takie poczucie, że kurczę, to, co najpierw pojawiło się w mojej głowie i to, co ja czułam wcześniej, ja czuję dokładnie to samo i to było wspaniałe uczucie. Nie było to absolutnie takie, że czułam się zawiedziona, tylko właśnie wow, moje myśli miały tak niesamowitą moc, że zrealizowały się właśnie w tej postaci. Więc jak taka wizualizacja powinna wyglądać? Ważne jest, żeby robić to, kiedy mamy właśnie takie pozytywne nastawienie, kiedy jesteśmy gotowi do naprawdę takiego dream big, czyli do marzenia w wyjątkowy sposób, w taki, że okej, to ja teraz wyobrażę sobie moje idealne życie i właśnie to poczucie, jak ja się będę czuła. To samo możemy właśnie stosować w scriptingu, czyli właśnie pisaniu scenariuszy życia, tylko że zamiast to pisać, po prostu to sobie wyobrażamy. Wyobrażamy sobie dźwięki dookoła nas, zapachy,
to, co nas otacza, całe właśnie otoczenie. Może być fajnym ćwiczeniem na początek słuchanie medytacji prowadzonych i tego, gdzie właśnie ktoś mówi, co mamy robić, jak się zachować. Możemy później właśnie medytować w ciszy i na koniec takiej medytacji zrobić sobie właśnie wizualizację i wyobrazić sobie, jak wygląda moje idealne życie, jak ja wyglądam, jak moje otoczenie, co robię, jakie właśnie emocje mi towarzyszą. I ja często, kiedy naprawdę tak sobie pomyślę o tych wszystkich rzeczach i skupię się i bardzo po prostu postaram się wymyśleć całą tą scenerię, to po prostu kończy się to łzami wzruszenia, bo to jest naprawdę niesamowite doznanie, kiedy myślimy o tym, jak całe nasze życie może wyglądać, jakie to jest wspaniałe. A kiedy już to osiągniemy, to wtedy jest po prostu wow, że to się tak dzieje, że to naprawdę tak właśnie jest. Podsumowując, jak wizualizować? Znajdźmy sobie ciche miejsce, takie, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzać, gdzie będziemy mogli być spokojni. Możemy siedzieć albo się położyć, możemy też takie rzeczy robić w ciągu dnia, ale ważne jest właśnie to nastawienie i im bardziej jesteśmy w danym momencie pozytywni, szczęśliwi i na takich wysokich wibracjach, gdzie mamy tą pozytywną energię, wtedy po prostu usiąść i wyobrazić sobie, jak wygląda to nasze idealne życie, ta dana sytuacja. Kiedy, wiecie, chcemy mieć jakieś pieniądze, na przykład naszym celem jest mieć pieniądze, to nie myślimy o tym, jak mamy w rękach pieniądze, tylko wyobrażamy sobie, co możemy za to kupić, co nam to daje, że możemy podróżować i jesteśmy szczęśliwi, że możemy kupić sobie wymarzony dom. I o to chodzi, o te przekazywanie, po prostu sobie zamienianie tej myśli w poczucie tego, żeby nie tylko o tym myśleć, ale czuć to całym sobą i po prostu mieć w sobie te wspaniałe emocje, to szczęście, miłość, radość i widzieć, jak nasze marzenia się spełniają. To jest właśnie kluczem w przewizualizacji. Ale możemy oczywiście stosować różne pomocne rzeczy do tego, czyli pisanie o tym. Możemy napisać sobie całe nasze daną sytuację, opisać ją dokładnie, a potem to przeczytać i wyobrazić to sobie. Ja tak zamykam oczy, bo po prostu bardzo lubię. Ja sobie sama lubię wyobrażać takie rzeczy i myśleć o tym i po prostu rozkoszować się tym, jak wspaniałe może być życie i jak wspaniałe jest już teraz, bo to jest bardzo ważne, żeby doceniać to, co mamy już teraz i że to, gdzie jesteśmy teraz, jest sumą tego, o czym kiedyś myśleliśmy, co kiedyś sobie wyobrażaliśmy. Nawet jeśli to były nieprzyjemne rzeczy, to nas doprowadziło do tego miejsca, gdzie jesteśmy. A jeśli chcemy mieć pozytywne życie, to właśnie musimy myśleć pozytywnie, na wysokich wibracjach i otaczać się tym, co dobre. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten temat. Jeśli chcecie więcej na temat właśnie technik manifestacji, prawa przyciągania, to dajcie znać. Dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.